Witam serdecznie. Zaczynamy modernizację tego przyłącza. W końcu to będzie finalna wersja. Tutaj pojedziemy w dół. W ten sposób, tak jak w filmie Short, co był. Od czego zaczynamy? Mam tutaj tą komiseczkę, co czyszczę później lutowanie. Czepimy sobie najpierw jedną stronę, jakby jakaś woda miała polecieć, nic nie leci. I czemu jeszcze ma być jedna obejma? Bo to jest gipkie. Co prawda jest tutaj przykręcone, no ale jeszcze sobie przykręcimy w jednym miejscu. Jak się nie mylę, ja to skręcałem w palcach i się nie mylę. Więc zaraz coś powinno tutaj polecieć, o ile będzie chciało. Nic nie leci. To dobrze i źle, bo znając życie, za chwilę coś chlupnie. Ok, nie z tej strony. Tutaj potrzebujemy sobie, żeby tutaj zleciał ten nadmiar. Tak będę potrzebował wody, żeby wziąć i wyczyścić luty, więc troszeczkę sobie nalejemy. Mam nadzieję, że widać, że się leje. Będziemy tą stronę przerabiać, a z racji, że tą będziemy stronę przerabiać, to tak, to sobie odłożymy na bok. Tu musimy sobie ciągnąć. To jest na 3/4 cala. 3/4 cala nam nic nie daje, bo bym musiał później zaś coś przerabiać. Uszczelka została. Jak zawsze wszystko w palcach poskręcane. Jak są nowe uszczelki, to nie warto od razu dowalać wszystko na hula, bo po czasie jeszcze zostaje miejsce, żeby dokręcić coś. Tak jak tutaj jest na o-ring. Trzymało, mimo że było tylko palcami skręcone. O-ring da radę, jak jest nowy. A jak po czasie coś zacznie moczyć, można zawsze dokręcić. I tak, z racji, że to będę musiał przelutowywać, muszę sobie wykręcić ten śrubunek. Mam tutaj takie żaby, jak to mówią pospolicie. Muszę sobie je ustawić na odpowiedni wymiar. Mam nadzieję, że tak dam radę. Tylko muszę sobie dobrze założyć. A to mam mocno dowalone. Troszeczkę tutaj za dużo tego wszystkiego. I się ruszyło. Jak się ruszy, to już później to idzie. Muszę troszeczkę kamery wam zmienić. Bardziej tak, bo nie widać, co robię. O to tutaj chodzi, żeby było widać. Słychać, myślę, że mnie słychać dobrze. Jak już się ruszy, to już to idzie. Spoko. Śrubunek jest do kolejnego wykorzystania. Tego od razu skręcam, bo nieraz jest tak, że potrzebna jest później jakaś redukcja z 3/4 na cala i to można też tak użyć jako 3/4 na cal. Później zostaje tylko pół śrubunka gdzieś leżeć. Dobra. Tutaj jeszcze musimy sobie to wyczyścić, bo to kiedyś robiłem na pakułach. Teraz mam zamiar to zrobić na takim wynalazku z Loctite'a. Używałem w poprzedniej pracy to bardzo często, ale nie zwróciłem uwagi, że jest data ważności. 27 rok. No, przyszło nowe, że tylko jest kilka lat gwarancji, 3 lata. Nie za dużo. Też nie wiadomo, ile to na półce leżało w sklepie. No ale tak to już bywa. Najważniejsze sobie przygotować powierzchnię.
Więc ja tu sobie to przygotuję i zaraz lecimy dalej. Pościągany pakuję, patrz, konopie albo anielski włos, jak to tam zwał, zależy od regionu. Mamy czysty czyścik, ale weźmiemy sobie stary i sobie to z grubsza wyczyścimy, bo widać, że jest to zafajdane. Dlatego zawsze warto sobie zostawić troszeczkę tego starszego, żeby właśnie na takie sytuacje było. Czemu to czyszczę? Jak będziemy to grzać, to później to będzie trzeba potraktować ponownie troszeczkę topnikiem i żeby nie skazić, nie uszkodzić sobie tej cyny, zanieczyścić czymś, to warto mieć to względnie oczyszczone. Może to jest miedź, to nie ma większego problemu. To było w 2017 robione. Mamy 24, 7 lat. Kilka, nawet nie minut. I wygląda jak nowe. Więc mamy przygotowane. Chcę to tak ustawię, jak będę z tym pracował. Coś takiego, bardziej tu. Tak, że to mam w miarę stabilne. Tu sobie będę mógł ręką przytrzymać, jak będę grzał albo coś. Tyle z mojego gadania. Zakładam sobie maskę, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Załączam sobie odciąg, nazwijmy to tak. I lecę dalej, czyli palnik już mam naszykowany. Gaz puszczony, odciąg załączony, maska w rękach i to jest moment, kiedy mówię, że to nie jest instruktaż, ponieważ nie powinno się lutować w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Tutaj jakaś wentylacja jest, ale czy to jest odpowiednie miejsce, nie odpowiem Wam, więc zostawcie to fachowcom. Jak chcecie to robić, to na własną odpowiedzialność, bo gaz i opary z jakiegoś stopnika, z cyny, jak i z palnika są szkodliwe, więc proszę nie naśladować, na własne ryzyko wszystko robicie.